Kosmonaut Władysławowo, Kosmonaut Władysławowo, kajak wędkarski Morska TV prosi. No i zrywamy nić i to jest cała filozofia. To jest winda, która wyczepia się. Już coś tam się dzieje, nie? Koralik jakiś tam mały jest, jeden, drugi. My jeszcze nie potrafimy tak czytać tych brań. Dobra, sprawdzimy, czy baterie od drona się naładowały. A, ta się jeszcze chyba ładuje. No i okej. Kolejny raz tyłek uratowany. No i dobra, przestało padać, lecimy. Tak. No. Grunt przygotowany. Słuchajcie, grunt przygotowany na to, że dzisiaj jesteśmy na plaży i mamy taki film w przygotowaniu, na co łowią mistrzowie Polski, bo jesteśmy na mistrzostwach Polski. No tutaj mamy kolegę, który nie wiadomo, czy będziesz mistrzem Polski. O, miejmy nadzieję. Każdy chce. Oczywiście. Patent na dzień dzisiejszy, duża fala. Co byś zaproponował? Na dzień dzisiejszy przede wszystkim zaproponowałbym przynętę, która jest dostosowana do pory roku, do warunków, które dzisiaj panują. Jak wiemy, jest teraz okres, że tak powiem, no, tarła miłości, jeżeli chodzi o tubisy. Mhm. Tubis jest blisko brzegu, jest w czasie tarła i przede wszystkim to tubis dzisiaj zachęca flądry do tego, żeby żerowały bliżej brzegu, żeby po prostu ganiały za tubisem. A te miesiące takie tubisowe od września już? Miesiące tubisowe, ciężko to powiedzieć, to jest wszystko chyba zależne od temperatury wody. No jak wiadomo, no pora roku jest ważna. Przychodzi jesień, temperatura wody spada. No i to przede wszystkim sprawia, że tubis podchodzi bliżej brzegu i no i odbywa to swoje tarło. Masz, przygotowałeś dla nas tubisa, tak wygląda jest. Tubis. Tak jest. Pozyskany przez ciebie osobiście? Tak, pozyskany przeze mnie. Czyli chodzisz z siatką, tak? I prawda to, że trzeba tupać? Tak, to prawda, że trzeba tupać. Łapiemy po prostu podbierak za rączkę, dajemy siatką do dołu i staramy się go w miarę w pozycji pionowej ciągnąć po dnie i tupać nogami, chodząc jak rak do tyłu. Aha. No i dobra, mamy tego tubisa. Słuchaj, jakbyś mógł go pokazać, jak go zbroić, bo on jest strasznie długi i samogonek wykorzystujesz, czy całego? Akurat tej wielkości tubisa, no to kroję na trzy części. Powiedzmy, taki kawałeczek jeden, drugi i trzeci z główką. Zacznijmy od ogonka. Nabijam go sobie na taki cieniutki pręcik. Aby go ustabilizować, przykładamy haczyk. Ja akurat haczyka nie przebijam, po prostu przykładam do przynęty, tak żeby grot haczyka był nad przynętą, wyżej. Bierzemy nić elastyczną. Ciężko dzisiaj jest, bo mamy dość silny wiatr północny. Podoba Ci się film? To daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Morską ekipę proszę o komentarz, udostępnienie filmu na Facebooku i zapraszam na debatę, gdzie mamy bardzo ciekawe nagrody, no i temat. I to jest zimno, nie? Dość zimno jest. Dobra, ale słuchaj, czemu go nie przybijasz haczykiem, tylko właśnie tak owijasz? Wiesz co, lepiej mi się przede wszystkim trzyma ta, to znaczy lepiej ta nić trzyma haczyk przy przynęcie. Jak przybijam haczykiem, no to ten haczyk lubi się cofać, jak jest wewnątrz przynęty. A jak jest obok, to owijam go, staram się go owijać równomiernie tu z przodu, teraz z tej strony, na przemian, a potem wzdłuż przynęty, blisko siebie, robimy takie oploty. Mhm. Dokręcamy do końca. Za haczykiem, żeby też ten haczyk nam się nie cofał. No i zrywamy nić. I to jest cała filozofia. No dobra, to było to moim zdaniem łatwiejsze, wiesz, bo samogonek zawsze jest fajny, bo on jest taki właśnie nie za duży i taki foremny. Mhm. A co byś zrobił z początkiem, z buźką naszego tubisa, to samo? Z buźką to samo bym zrobił. To jest bardziej problemowe, bo to jest już mięsko miękkie. Mhm. Ale zasada jest taka sama. No, przebijamy,
przykładamy do haczyka i tym samym sposobem po prostu owijam. To ci starcza na, nie wiem, na więcej rzutów, jak masz tak zrobione, czy to po każdym rzucie trzeba wiesz co, odnowa? Ja na zawodach preferuję zmienianie za każdym razem przynęty. Co świeże, to świeże, ale jak tak sobie jeżdżę prywatnie, no to wtedy po parę rzutów mi wystarczy. Tutaj jest większa presja, tutaj walczymy o tą rybę, także im częściej zmieniamy przynętę, tym lepszy efekt. Dobra, to dzisiaj tylko flądra? Dzisiaj flądra i turbot. Tak, tak sobie patrzę i patrzę i super masz tutaj, no to kolorowe, taką bojkę. Jakbyś powiedział trzy słowa o tym, jak ci się to sprawdza? Sprawdza mi się dobrze, dlatego że flądra lubi błyskotki. Im bardziej coś jest jaskrawe, tym bardziej ją to wabi. Flądra jest rybą bardzo ciekawską. A tutaj jak widać, no mamy kolory bardzo jaskrawe. Seledyn plus do tego czerwony i to najbardziej wabi tą rybę. Mhm. Czy jakieś błyskotki takie typowo jak na belonę, srebrne też? Srebrne też jak najbardziej są dobrym dodatkiem. Niektórzy dodają cekiny, niektórzy dodają koraliki pływające, tonące, ale to już wszystko jest zależne od warunków pogodowych, od warunków tego, co się dzieje na morzu. Podglądam ci tutaj, masz też śledzia. Będziesz tak używał też śledzia? Tak, używam śledzia, jak najbardziej. Jakieś kanapki, czy bardziej preferujesz u góry na przykład śledzia, a na dole właśnie tubisa? Wiesz co, staram się lżejsze przynęty dawać na dół, a na dolny trok cięższą przynętę daję na górny trok, ale to jest moje widzimisię, moja fanaberia, także to jest... To nie jest zasada, to nie jest reguła, tylko to, co ja po prostu preferuję. No i ostatnie pytanie. Dzisiaj mamy dosyć dużą betoniarkę, czyli krótkie boczne troki. I tak i nie. To jest... Wszystko zależy od uciągu. Jeżeli mamy na dnie dość mocny uciąg, to ja stosuję wtedy krótsze troki. Jeżeli jest mniejszy uciąg, no to staram się stosować dłuższe troki. No dzisiaj nie ma tego uciągu dużego, jest to wiatr północny, który powoduje falowanie u góry, ale bliżej dna mam wrażenie, że po prostu nie ma takiej betoniarki. Czyli co, jednak dołek by się jakiś przydał? Dzisiaj mam, powiedziałbym, klasy średniej, długości średniej, troki nie są przesadzone, nie są to troki tam powyżej 40 cm, ale dzisiaj się trzymamy 30-40 cm maksimum. Krzysztof jako pierwszy zamontował już świetlik, no i masz też dzwonki. Czemu dzwonki? Przy dzisiejszej pogodzie trochę jest dosyć większa falka, więc no, widać zawsze trochę lepiej to branie, tak? Aha. To ten świetlik, a po co dzwonek? No po to, że mówię, no jak zadzwoni, no to zawsze troszkę tam jest, powiedzmy, nie wiem, wydaje mi się, według mnie, że jakiś tam większy pogłos, tak, przy tej fali. No bo fala jest, zobacz, i one ci nie dzwonią, czyli jak dopiero weźmie ryba, jak to weźmie znaczy... ryba, no to na pewno coś tam będzie słychać, nie? Taka trochę ciekawostka, bo ja też myślałem, że jak w takich dużych falach łowisz, to jednak mimo wszystko co jakiś czas dzwoni, a u ciebie jest cicho. No, na razie jest cicho, zobaczymy, może się odezwie, tak? Oby! Dawid, mamy tutaj twoje przynęty i one wszystkie są chyba na tym samym systemiku. Jakbyś mógł powiedzieć o tym systemiku, co on daje w ogóle? Jeden system to jest winda, która wyczepia się i jeden trok leci na dół, drugi zostaje do góry, a drugi system to będzie ten, gdzie dolny trok nie opada aż do ciężarka, tylko zostaje w połowie przyponu. Co to daje? Próbuję, na razie próbuję, zobaczymy co będzie bardziej efektywne. Ja rozumiem, tylko powiedz mi, czemu takie udziwnienie, bo to jednak, słuchaj, pewne udziwnienie jest. Czemu nie. Niezwykłe, proste takie, wiesz, boczne troki, które robią nam helikopter w powietrzu? No bo żeby dalej rzucać, nie? Jeśli one są podwieszone, to nie kręcą się dookoła przyponu i rzut jest dalszy, a dzisiaj warunki ciężkie, wieje z północy i ciężko jest daleko rzucić, nie? Dobra, a nie zastanawiałeś się nad tym, żeby na przykład użyć tylko jednego troku bocznego? Zastanawiałem się i cały czas myślę nad tym, ale nie wiem, czy jest sens tracić czas na to, nie? Aha. Bo zawsze przy dwóch trokach jest trochę większa szansa, bo można w jednym rzucie dwie ryby wyciągnąć. A, no tak. Dobra, i teraz tak, bo tak podglądamy ciebie, wszędzie masz jakieś kulki, świecidełka. Myślisz, że przy połowie flonder to jest must have? Musi być? Musi być. Chociaż zdarza się, że biorą na goły hak, tak? Ale patrząc na Niemców, oni zawsze gdzieś coś tam zawieszą, tak? Ja też mam taką książkę z Niemiec odnośnie zestawów, które oni budują, na jakich plażach łowią i generalnie oni zawsze coś tam zawieszą, nie?
Mhm. Aczkolwiek nie mówię, że nie próbuję bez kulek, nie? Mhm. Jakieś konkretne kolory wtedy wchodzą w grę? Nie, nie. Ja uwielbiam czerwień, żółć i zielone. Świecą na zielono. No dobra, właśnie, a jak po zmroku? Jak to wygląda po zmroku? Jednak po zmroku, te stoperki świecą? Naświetlam je, naświetlam je i one później jakiś czas w wodzie świecą. Ciężarek tak samo jest świecący, dwa świecące są w wodzie, więc zobaczymy co będzie. Z praktyki, Dawid, to naprawdę działa? Działa, ale musi być ryba, tak? Bo jak tej ryby jest dużo, to i na gołe haki pójdzie wszystko złowić, nie? Ale jeśli ryby nie ma, to trzeba kombinować. Mhm. Ale myślę, że tu też odległość rzutu dzisiaj będzie decydowała, nie? Podglądaliśmy ciebie z drona, to w zasadzie te fale kończą się razem z palami, wiesz? I potem zaczyna być już spokój. Spokojnie to przerzucam, ale na razie no, nie ma żadnej ryby. Że generalnie co 10 minut podciągamy i sprawdzamy, czy coś jest. Ale wszystko na pusto na razie. Dobra, jak podciągasz, myślisz, ile metrów podciągasz do przodu? Ja 3-4 obroty korbką i staję. No bo i tak co 10 minut. No bo potem wchodzimy w taką strefę, gdzie już jesteśmy w tych falach, nie? W tych falach, tu w Płucinie, ale ostatnio na Mistrzostwach Polski akurat w pierwszej rewce była. Była. Się schowała. Schowała się. To generalnie szkoła niemiecka mówi tak, jedna wędka bardzo daleko, druga w połowie pali i wtedy patrzymy, gdzie jest ryba. Dobra, jakoś specjalnie zbroisz te mięska tutaj na tych hakach? Ja tylko je owijam. Owijam je gumką, aczkolwiek nie wiem, czy nie lepiej, jak one tak sobie falują w tym morzu. Trzymasz się jakichś wielkości konkretnych? Zawsze między 8 a 10. 8 a 10. 8 mm, 10 mm, nie kulka. Tak. No i one też, to jest taki miecz obusieczny, no bo jak potrzebujesz dalekiego rzutu, a masz te kulki, to ci wszystko zwalnia, nie? Zwalnia. Ale mam też zestawy rzucone teraz bez kulek i zobaczymy, nie? No próbujemy, na razie badamy co tu jest grane. Muszę to zwinąć. To ostatnie pytanie, tak? najlepsze miesiące na flądrę? Maj. Zdecydowanie maj. Dla mnie maj. W maju zawsze były największe efekty. Czy to Robson jest w maju organizowany, czy Grand Prix Polski, to zawsze są efekty. No i już się Bellona zaczyna wtedy, nie? Aha. I można pokombinować i tu, i tu. A teraz co? Nastawiasz się głównie na flądrę? Nie, no my tylko możemy płaski łowić tutaj dzisiaj, nie? Aha. Żadnej innej ryby. No dlatego dwa haki, nie? Dlatego dwa haki, bo tak biała ryba i Bellona na jeden hak, nie? Mhm. Wracam do korzeni, można powiedzieć, bo jak zaczynałem kanał Morska TV, to zacząłem od tego, że brałem kamerę, chodziłem po zawodach. No i zaczynamy serię dwóch filmów, na których właśnie ja będę się pytał zawodników, którzy no, są często na plaży, dlaczego właśnie tak łowią flądry. Jesteśmy u Rafała, który no, chyba się przerzucił z Bellon na flądry. No może nie przerzucił, ale trzeba próbować wszystkiego. Dobra, powiedz nam, mistrzu, na co ty łowisz? No nie powiem, że na kolację, nie. Ale coś już masz, pokaż. Mam flądarkę, mamy ogólnie przynęta, klasycznie, nie? Aha. Tubis, śledź, Bellona, kreweta, nie? Mamy flądarkę około 35 cm. No całkiem, także rybka jest. Coś tam już coś tam się dzieje, nie? Tak. Także jest. Tura nie jest wyzerowana, ja już jestem happy, nie? No jesteś pierwszą osobą, która ma rybę, tak jak chodzę. Tak? Dobra, pokaż na co ona wzięła, jak ta przynęta twoja wygląda. Wzięła na krewetkę, nie? Na krewetkę. Tak, krewetka pocięta bez żadnych tam, że tak powiem, udziwnień kanapek, tylko krewetka i tyle, nie? Mamy jakoś tubisa, szprotkę i śledzia i Bellonę. Dobra, specyficznie jakoś to zbroisz? Normalnie, standardowe zestawy, bez żadnych tam udziwnień, koralik jakiś tam mały jest, jeden, drugi. No nie, właśnie zestaw, który robię od zawsze takie samo, nie kombinuje nic. Dobra, bo z Dawidem rozmawiałem obok, on mówi, że Niemcy mówią, że musi być zawsze jakiś koralik. Też jesteś tego zdania? Znaczy na flądę zawsze mam. Ale czy musi być, bym nie powiedział, bo łowiąc leszcza, czerwone robaki, też flądra weźmie i tam nie ma koralika. No tak. No ale czerwony robak się rusza, nie? Się rusza, no ale nie ma tego jakiegoś tam fluo, czy tam czegoś nie ma wabiącego, nie? Tylko jest haczyk bez królika, nie? Dobra, a po zapadnięciu zmroku coś świecącego masz? Mam, kuleczki mam. Ale, że tak powiem, nieraz nie podświetlam, nieraz nie robię nic. Mhm. Po prostu zależy, jak tam
jak coś się dzieje, to nie robi nic, jak się nic nie dzieje, to kombinuje. Podświetlam, czy nawet tam ciężarek do rzutu, czy tam nawet jakiś tam koralik fluo, nie? Latareczką tam trochę go podświetlamy i... Dobra, twoje zestawy, te boczne troki, jakiś systemik masz, czy to są po prostu luźne troki? Luźne troki, chociaż zakładam nieraz tak na tym zestawie, to jednym i drugim akurat na tych jest. Mam taką koszuleczkę na kretnik założony jeszcze, nie? Mhm. Że nie jest sam kretnik, jest koszulka, żeby tam troszkę usztywniło ten bardziej ten boczny trok, nie? A czemu pękła ci strzałówka, powiedz? Właśnie nie. Może po prostu już ze starości, bo dawno temu ją wiązałem. Zobaczymy, co z tego dzisiaj wyjdzie. Już coś masz? Jeszcze nic. Trochę wiatr nie sprzyja, bo cały czas twarz prosto wieje. Ale grunt, że nie pada, to jest duży plus. Zobaczymy, co dzisiaj z tego wyjdzie. No właśnie, tak jak wiążesz tą strzałówkę? Jakiś specjalny węzeł? Nie, zwykły węzeł. Sobie trzeba przypomnieć, dawno się tego nie robiło. To taki ala zderzakowy. Tak. No i w końcu mamy człowieka z Warszawy, kawał drogi. Co ty robisz nad morzem? Kocham morze. No właśnie, bo ty tak od 3 lat jeździsz tutaj, za nami łowisz. Czyli można powiedzieć, jesteś jeszcze świeżakiem, czy jeszcze nie? Jestem nadal świeżakiem, jak patrzę, jak chłopaki łapią. To dużo mi brakuje jeszcze do tego, żeby naprawdę regularnie łapać te rybki. Ale myślisz, oni regularnie łapią ryby dlatego, że mają większe doświadczenie, czy lepszy sprzęt? Myślę, że lepiej czytają wodę. Myślę, że sprzęt dużą rolę tutaj odgrywa sprzęt. Przede wszystkim wędki, inaczej te brania widać. Można zobaczyć przy takiej fali branie. Ja jeszcze nie posiadam takiego sprzętu, żebym mógł naprawdę widzieć to branie. I wydaje mi się, że dużo doświadczenia mają. My jeszcze nie potrafimy tak czytać tych brań. To jest duży brak. Trzeba jeździć na te ryby. Moja żona nie wie, co ja widzę w tym. Siedzieć na plaży całą noc albo marznąć tak jak teraz. Ale pokochaliśmy to z chłopakami z Warszawy i praktycznie jesteśmy na każdych zawodach. No dobra, to takie pytanie trochę prywatne, ale to żona nie chce z tobą tutaj przyjechać? Jest to przyjeżdża, ale jakieś ciepło. Aha. Nie, to dzisiaj to odpada. Nie, dzisiaj nie przyjechała, chociaż już zapowiedziała się na ostatnich zawodach była. A i powiedziała, że jak będę jeździł, będzie ciepło, tak. Będzie brała swoje 2 ukochane pieski i będzie ze mną jeździć. Ale wiesz, jak jedzie żona, to i koszty są większe. No tak. Takie wyprawy.